Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Mikomusialik i już was zapraszam do kolejnego wideo newsa, czyli cotygodniowego podsumowania technologicznego tygodnia, już 118. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o procesorach Intela, ciekawym pozwie Atari oraz o ciekawych dodatkach. Kolejna ciekawa rzecz, same ciekawe rzeczy w wideo newsie do Xbox One X. Serdecznie zapraszam was do odcinka, pamiętajcie też, że jeżeli przypadam do gustu, stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z naszymi materiałami. A zaczynamy z grubej rury, czyli od pozwu Atari względem Nestle. Zapytacie, co takiego się stało? Na rynek angielski powstała reklama batonów KitKat, w której wykorzystano zamysł rozgrywki znany z Breakouta. Atari, które jest właścicielem marki, uznało, że podobieństwa są na tyle rażące, że nie ma tu miejsca o mowie, jakoby to było niewinne uchybienie, przez co poczuli się zmuszeni do oskarżenia. Reklama przestała być emitowana i poznikała z internetu. Powoli nadchodzi rychła premiera Xbox One Scorpio, który rozpoczął już swoją przedsprzedaż. Jak podaje Amazon, w 2017 roku sprzedano na popularnym serwisie więcej konsol Xbox One X jak PlayStation 4 Pro, a podobne informacje przypływają do nas z różnych innych serwisów zajmujących się właśnie tą przedsprzedażą. Co też ciekawe, nowego Xboxa kupujemy w ograniczonej liczbie egzemplarzy edycji limitowanej Pro X Scorpio Edition, która zawiera ekskluzywną edycję konsoli, dedykowanego edycji pada, podstawkę pionową do konsoli, kabel HDMI obsługujący 4K, 14-dniowy Xbox Live Gold i miesięczny abonament Xbox Game Pass. Jaki jest koszt nowego Xboxa? 2099 zł. Jeżeli jesteśmy też już przy Xboxie, to dostaliśmy już zestaw gier, które dostaną we wrześniu posiadacze abonamentu Xbox Live Gold. Na klasycznego Xboxa i wersji S dostaniemy Forza Motorsport 5 w wydaniu Racing Game of the Year Edition, która będzie dostępna przez cały miesiąc, oraz Oxenfree, czyli przygodówka, która będzie dostępna od 15 do 30 września. Jeżeli chodzi jednak o konsole poprzedniej generacji, to na Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności dostaniemy wyścigi łodzi Hydro Thunder Hurricane od 1 do 15 września oraz od 16 do 30 Battlefield 3. Jak wam się podoba Xbox One X i czy na niego się skusicie w przedsprzedaży albo później? Oraz jak oceniacie zestaw gier w abonamencie na wrzesień? Piszcie w komentarzach. Korzystacie z Netflixa? Macie jakiś ulubiony serial? A kto ogląda TVP? I o nowej propozycji od TVP jest kolejny news i nieprzypadkowo wspomniałem o Netflixie. Otóż TVP, które posiada swoją aplikację do streamingu materiału wideo, z której korzysta około 1,5 miliarda użytkowników miesięcznie, postanowiło, że za oglądanie będzie płacić każdy, kto nie płaci abonamentu radiowo-telewizyjnego. Niestety nie wiemy, jak to będzie kontrolowane. Mamy nadzieję, że użytkownicy za opłatę będą dostawali content najlepszej jakości. Jak powinien wyglądać wiceprezes ogromnej firmy sprzedającej swoje produkty na rynku globalnym? Zawsze z taką myślą miałem przed oczami drogi garnitur, ogromny wieżowiec i duże biuro z dużym biurkiem. Dlaczego więc wiceprezes Samsunga, Lee Ya-jung, ma zamienić biuro na więzienną celę? Ten 49-latek, który został aresztowany na początku roku, został skazany na 5 lat więzienia za przekazywanie łapówek razem z 4 innymi osobami z najwyższych stanowisk firmy, doradcy prezydent Park Geun-hye, i przepraszam jeżeli źle to wypowiadam, niestety nie znam się na koreańskim, i innym urzędnikom z Pałacu Prezydenckiego Korei Południowej. Suma łapówek według prokuratorów opiewa na prawie 28 milionów dolarów, a przekazywana była na większe i mniejsze przysługi polityczne. Warto też wspomnieć, że obecny wiceprezes to syn prezesa, który obecnie przez podeszły bieg nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków szefa, przez co właśnie oskarżony syn dotychczas zajmował się jego obowiązkami. Teraz pora na coś milszego. Kto oprócz mnie próbuje się dodzwonić do swojego zgubionego portfela? Wiem, absurd, ale czasem się zdarza. Teraz, by go znaleźć, wcale nie trzeba szukać po całym mieszkaniu lub uruchamiać tani lokalizator, który ma w zwyczaju obejmować małe odległości swoim zasięgiem, co bywa bardzo niekomfortowe. Tracker Pixel to urządzenie, które również działa na Bluetooth, tylko jest sparowane z siecią Crowd Locate, która umożliwia znaleźć ludziom z kręgu naszych znajomych w otoczeniu lokalizatora zgubiony przedmiot. Teraz więc nie tylko ty będziesz mógł znaleźć swój portfel, jak zgubisz go pod drzewem w parku, znajdą go również twoi znajomi, sąsiedzi i mocno opcjonalnie złodzieje, jeżeli macie taki w kręgu swoich znajomych. Jak widzicie to urządzenie i do czego można byłoby przyczepić ten prelog, by później nie zgłaszać, że się go zgubiło? Piszcie w komentarzach. Wracamy na chwilę do Xboxa, ale teraz tylko z wierzchu. Co powiecie na komputer wielkości Xbox One S? Tak wiem, takie coś możemy od dłuższego czasu zobaczyć na wielu kanałach z technologią.
Jednak Eddie Zeri, który robi różne ciekawe rzeczy z konsolami, na swoim kanale wsadził faktyczną obudowę zmniejszonego Xboxa cały, sprawny i bardziej wydajny od konsoli komputer z SSD GeForce'em 1050 Ti. Ja już zacząłem szukać po przy tej konsoli, by stare komponenty z PC wsadzić w podobną obudowę i zrobić sobie mały multimedialny kombine. Pamięta ktoś jeszcze Google Glasses? Facebook, który ma w swoich rękach czołowe urządzenie do wirtualnej rzeczywistości, Oculus Rift, postanowił podchwycić jeszcze rynek okularów do rozszerzonej rzeczywistości, który jakoś tam zajmuje jedynie HoloLens od Microsoftu. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy zestaw drobnych informacji i projekt właśnie takich okularów. Jak widzicie, przypominałem zwykłe okulary przeciwsłoneczne czy korekcyjne, jednak szkło w ramce ma zawierać wyświetlacz, który pozwoli nam na wejście w rozszerzony świat. Mamy mieć też dostęp do bezprzewodowego odtwarzania muzyki. Nie wiadomo jednak, skąd urządzenie będzie brało swoją moc do wyświetlania obiektów. A teraz o nowych procesorach z serii U od Intela. Rewolucja? Raczej ewolucja. Zostały zaprezentowane dane dotyczące procesorów 8 generacji i5 i i7. Intel chwali się, że to będą oferowały nawet 40% zwiększenie wydajności względem poprzednich modeli. Wszystkie procesory są czterordzeniowe i zawierają w sobie układ graficzny Intel UHD Graphics 620, który pozwoli nam na komfortowe oglądanie filmów i pożeranie innych multimediów. Inne plusy to zmniejszony pobór energii, co ma dać nam dłuższą pracę na baterii laptopa czy netbooka. Czekamy na pierwsze testy. Azja. To tam się tworzą telefony i masa innych produktów elektronicznych. Co jednak powiecie na zorganizowanie 1100 robotów o wielkości 43 cm, by te tańczyły na placu jednocześnie, by pobić rekord Guinnessa? Tak właśnie się stało, niestety 31 się przewróciło, przez co dokładnie 1069 dokończyło taniec, pobijając jednocześnie wcześniejszy rekord 1007 tańczących robotach. Wszystko miało miejsce w Chinach. Holandia. Ta jest znana z ogromu kwiatów, tulipanów i innych ciekawych roślin. Przede wszystkim jednak jest kojarzona z rowerami. Co też nie powinno nikogo dziwić, to tam są największe parkingi dla rowerów. Tak więc w minionym tygodniu otwarto największy parking rowerowy na świecie w Utrecht, który ma 3 kondygnacje i może przechować nawet 6000 rowerów jednocześnie. Co ciekawe, do 2018 roku ma być już ponad 12500 miejsc, ponieważ inwestor chce projekt rozwijać. A teraz pora na krótkie newsy. Promocje na Gearbeście. Jeszcze przez niecałe 24 godziny na popularnej stronie można złapać jakieś ciekawe produkty elektroniczne w obniżonych cenach. Chcecie głosowy asystent Google po polsku? Wystartowała specjalna petycja do Google o właśnie taką funkcję. Link do wzięcia udziału znajdziecie w opisie. Wkrótce zawita dla każdego z nas opcja robienia zdjęć sferycznych na Facebooka smartfonem. Aktualizacja jest udostępniana powoli, ale w końcu każdy z nas dostanie taką możliwość. Na Spotify trafiła właśnie muzyka z najnowszego sezonu Gry o Tron. Gratka dla każdego, kto uwielbia muzykę filmową. I to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Piszcie w komentarzach, który z newsów był najciekawszy oraz czy podoba Wam się wideo news, co byście w nim zmienili, ponieważ bardzo mnie to interesuje i chciałbym jakieś zmiany dokonać od co najmniej już 120 odcinka, żeby coś tutaj jeszcze się fajnego ruszyło, by Wam odcinki przypadły jeszcze bardziej do gustu. Pamiętajcie też, że mamy naszą stronę wideotesty.pl i Facebooka, to jest też wideotestów. Mamy też inne social media, na których zawsze Wam pomożemy, jeżeli macie jakieś pytanie o sprzęt i chcielibyście się czegoś dowiedzieć z naszej strony, przede wszystkim o technologii, ale w innych sferach też na pewno Wam pomożemy, przynajmniej się postaramy. Mamy też na naszym kanale serię Back to School, na której opowiadamy, jakie fajnie wybrać telefony do szkoły, laptopy, aplikacje dla studenta i ucznia. Serdecznie Was zapraszam też na te materiały. Do zobaczenia w następnych odcinkach i w przyszłym tygodniu w kolejnym wideoniusie. Cześć!